Jak uwolnić się od manipulatorów, którzy bawią się naszymi uczuciami? Bez względu na to, czy mówimy o narcyzach, psychopatach czy psychotykach, wszyscy oni posługują się podobnym językiem językiem manipulacji. Manipulator stosuje wyrafinowane techniki manipulacji i kłamie jak znud. Potrafi nas oczarować, dlatego często jesteśmy ślepi i nie widzimy, jak nami manipuluje jak wyprowadza nas w pole. Manipulator opowiada nam wierutne bzdury, kłamstwa wyssane z palca, a my w to wierzymy. No bo jak można nie wierzyć tak uroczej osobie? Często stosuje technikę manipulacji, która polega na zmianie tematu rozmowy. Jak jakiś wątek mu nie leży, to będzie cię rozpraszał. Będzie dotykał cię, głaskał po głowie, całował i jednocześnie opowiadał zmyślone historyjki. Chętnie stosuje wymyślne analogie i metafory po to, by namówić ofiarę do złamania własnych zasad na przykład, żeby zdradziła żonę lub męża. Jego język jest pełny błędów logicznych, ale ofiara tego nie zauważa, ponieważ jest zaurczona jego barwnymi metaforami. Manipulator uwielbia insynuować i zrzucać winę na innych. Żeby się wybielić, będzie obracał kota ogonem i mataczył. Jego wypowiedzi są chaotyczne i pokrętne, a jak zapytasz go wprost, o co chodzi, to zamiast szczerej odpowiedzi usłyszysz, że masz seksowny głos. To zasłona dymna, która ma odwrócić uwagę od jego niecnych uczynków. Jego gęba jest pełna frazesów, ogólników i wymijających odpowiedzi. Będzie naginał fakty i nigdy nie usłyszysz prawdy. Szczególnie jak będziesz go pytać o rzeczy, które bezpośrednio dotyczą jego osoby. A jak go o coś oskarżysz, to powiedz ci, że robisz z igły widły. Usłyszysz coś w stylu, kochanie, nikt nie jest doskonały, wszyscy popełniają błędy. Narcyz jest mistrzem manipulacji i obwiniania. Sztyka obwiniania opanował do perfekcji. Wie, jak opowiadać bajeczki, żeby były wiarygodne. Są one pełne szczegółów i barwnych wątków. Z pewnością nie można mu zarzucić braku fantazji. Potrafi odstawić niezły teatrzyk. Wodzi za nos swoją ofiarę i bawi się jej uczuciami. Ofiara jest z niego zapaczona jak w bóstwo, dlatego nie widzi jego machinacji i wierzy we wszystko, co jej mówi. Manipulator kłamiąc, świetnie się bawi. Nie chce, żeby ktokolwiek przeszkodził mu w osiągnięciu celu. Dlatego przedstawia innych jako wrogów i kłamców. Skłóca znajomych ofiary, stawia jednych przeciwko drugim. Wszystko po to, by trzymać ofiary z dala od przyjaciół i żeby nie zostać zdemaskowanym. Narcyz z wirtuozerią żongluje słowami, stosuje półprawdy i przeinacza fakty. Gra jest bowiem najważniejsza. Zawsze posiada plan B, żeby wszystko mieć pod kontrolą. Nie ma żadnych skrupułów ani wyrzutów sumienia. Idzie po trupach do celu, a jak już zostanie złapany na gorącym uczynku, na przykład nakryjesz go w łóżku z inną osobą, to powie ci, że to nic nieznacząca przygoda, że nie kocha tej osoby i obieca, że to już nigdy się nie powtórzy. To akurat prawda, że nie kocha tej osoby, ale Ciebie też nie. Manipulator jest przekonany, że ofiar zasługuje na te wszystkie kłamstwa, którymi ją karmi, że sama się o to prosiła. Życie manipulatora jest pełne zagrywek poniżej pasa. Lubi poniżać innych, zastraszać, stawiać w kłopotliwych sytuacjach i nie odczuwa przy tym żadnego zażenowania. Rozkochuje w sobie, zdradza, a później bezdusznie porzuca. Jest bezwzględnym graczem, który nie ma krzty litości dla swoich ofiar. Jego działanie można przyrównać do zasad panujących w geometrii, gdzie najkrótszą drogą pomiędzy dwoma punktami jest linia prosta. W przypadku manipulatora jest zupełnie inaczej. Manipulatorzy, a zwłaszcza psychopaci, nie znają linii prostych i zawsze wybierają skomplikowane szlaki. Widać to w ich pokrętnym języku i w tym, jak bałamucą innych. Więcej frajdy sprawia im gonienie króliczka niż jego złapanie. Oprawca wyciska swoją ofiarę jak cytrynę, po czym porzuca ją bez mrugnięcia okiem. Narcyz szybko się nudzi, bo potrzebuje nowych bodźców, świeżej krwi. Lubi uwodzić, ale nie potrafi być wiernym partnerem. Chce mieć dziecko, ale nie potrafi być dobrym ojcem. Chce mieć dobrą pracę, ale nie ma ochoty zbytnio się wysilać. Jego jedynym celem jest natychmiastowa satysfakcja tu i teraz i nieważne jak wielką cenę za to zapłaci. Jego zachcianki są najważniejsze. Ten egoizm i patologiczny egocentyzm powodują, że jest kompletnie niezdolny do miłości. Potrafi za to znakomicie kokietować i uwodzić. Jest pełen wdzięku i wydaje się, że rzeczywiście jest zainteresowany Twoją osobą. Ale to pozory, jego słowa i gesty są puste. To samo tyczy się sfery seksualnej. W seksie też działa mechanicznie, beznamiętnie i nie masz co liczyć na czuły gest z jego strony. Swoje ofiary traktuje przedmiotowo, tylko i wyłącznie jako obiekty do zaspokajania swoich potrzeb seksualnych. Jego język jest kwiecisty, pełen wielkich słów. Ale na poziomie emocjonalnym, uczuciowym nic nie znaczy. Narcyst nie odczuwa żadnych emocji, a przynajmniej nie w takim sensie, w jakim my to rozumiemy. Odczuwa tak zwane protoemocje, czyli emocje dość prymitywne, krótkotrwałe i intensywne. Tak jest w przypadku jego przesadzonego entuzjazmu, który bardzo szybko gaśnie, albo jak pała do ciebie gorącym uczuciem, po czym ni stąd ni zowąd wybucha złością. Niespodziewane wybuchy agresji, gniewu i sceny zazdrości zdradzają jego niedojrzałą osobowość. Nie odnajdziesz u niego żadnych uczuć wyższego rzędu, żadnych dojrzałych emocji. Narcyz jest zupełnie niereformowalny. Manipuluje bezwiednie, mechanicznie, bez cienia refleksji. Nawet jak trafi do więzienia, to będzie próbował zmanipulować towarzysza z celi. Jest wyzuty z wszelkich uczuć. Łatwo przychodzi mu ranienie innych osób. Zawsze znajdzie jakąś wymówkę i nigdy nie przyzna się do winy. Będzie ci wmawiał, że źle zrozumiałeś, że jesteś przewrażliwiony, że coś ci się pomyliło. A ty zaczniesz powątpiewać i zastanawiać się, czy może rzeczywiście coś ci się pomyliło. Będziesz czuć się totalnie zdezorientowany i stracisz zaufanie do samego siebie. Zaczniesz się obwiniać i wybierać toksycznego partnera, byle tylko go nie stracić. I o to właśnie mu chodziło żeby namieszać ci w głowie, żebyś czuł się niepewnie. Ty gryziesz się i zastanawiasz, czy nie postradałeś zmysłów, a on pysznie się bawi. Z perwersyjną radością przypatruje się twojemu cierpieniu i temu, jak bardzo boisz się, że go stracisz. Jak się uwolni spod jego jarzma? Najlepszym sposobem jest okazanie mu całkowitej obojętności. Po prostu zerwij z nim kontakt. Nie odpowiadaj na jego zaczepki. Potraktuj go tak, jakby przestał istnieć. Wtedy przestanie się tobą interesować i zostawi cię w spokoju. Pójdzie sobie upolować inną ofiarę. Oczywiście, ważne, żebyś zawczasu wyczuł jego intencje, żebyś przejrzał jego grę. O tym mówiłem w innych filmach, w których poruszałem temat manipulacji, mówiłem o narcyzach czy o psychopatach. Zachęcam Cię do ich obejrzenia, jeśli nie miałeś jeszcze okazji. Jeśli spodobał Ci się mój filmik, to zostaw komentarz i kciuka w górę. Dziękuję.